Kolejny dzień protestu rolników. Tym razem prawie 60 traktorów wyjechało na drogę wojewódzką nr 793 w Siewierzu i Myszkowie. Rolnicy protestują przeciwko tak zwanemu Zielonemu Ładowi, czyli wymogom Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do redukcji emisji CO2, ale jednocześnie mogą wpływać na opłacalność i wielkość produkcji rolnej. Karolina Komada. Dominik Machura od 10 lat jest rolnikiem. Jak mówi, dopiero teraz doświadczył tak trudnej sytuacji. Zdecydowanie jest to najgorszy moment. Zresztą pokazuje to skala wszystkich protestów w całej Polsce, że jest naprawdę bardzo źle i tu jest nasze być albo nie być. Protesty rolników rozpoczęły się 9 lutego na terenie całego kraju. Ich uczestnicy sprzeciwiają się m.in. bezcłowemu importowi produktów rolnych z Ukrainy. W piątek, 16 lutego, rolnicy zablokowali drogę wojewódzką 793 od ronda przy ulicy Kieleckiego w Siewierzu do ronda Rzeczpospolitej w Myszkowie. Protesty trwały 4 godziny, a na drogę wyjechało 60 traktorów. Przede wszystkim odbija się to na nas bardzo mocno, zwłaszcza napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy okoliczni w tym roku będą mieli problem ze sprzedażą swoich płodów w cenie, która gwarantuje zysk. Tak samo w innych branżach, czy to w mleczarstwie, czy w drobiu. Po prostu ten napływ towarów jest zbyt wysoki i przede wszystkim niekontrolowany. W czwartek 15 lutego odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych. Minister poinformował o rozmowach z Ukrainą i obiecał wprowadzenie nowych zasad, które mają na celu ograniczenie importu produktów rolno-spożywczych za wschodniej granicy. Podobnie wypowiadał się premier Donald Tusk na spotkaniu w Morągu. Żeby naprawdę skutecznie egzekwować nie tylko polskie embargo, ale także te przepisy, które możemy egzekwować. W taki sposób, żeby de facto ograniczyć do niezbędnego minimum ten napływ produktów rolnych z Ukrainy. Protesty rolników trwają w całej Europie. Dużo tego towaru zostaje w Polsce. Dalej przerzucany jest na Niemcy, Francję. Jeszcze rok temu Niemcy i Francuzi zastanawiali się, przeciwko czemu my protestujemy. Ale teraz w tym sezonie już sami to odczuwają, że ten towar do nich już doszedł, no bo to idzie kaskadowo kraj za krajem. Kraj 80-milionowy, jak Ukraina, zalewa 450-milionową Unię Europejską. Rolnicy sprzeciwiają się też wprowadzeniu Zielonego Ładu, czyli założeniom polityki rolnej i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W protest przeciwko zielonej transformacji angażują się również górnicy. Wszyscy oberwiemy przez tą zieloną transformację. Myśmy mieli ogromny problem, wiele kopalń zostało zamkniętych, bo tego wsparcia takiego dużego przez społeczeństwo nie mieliśmy. Następną grupą widać, że są to rolnicy. Próbuje się skłócić tych rolników z Ukraińcami, chociaż jak my bardzo dobrze wiemy, oni chcą zablokować import tego zboża, który nie spełnia żadnych europejskich norm, a właścicielami tych kombinatów na Ukrainie są potężne firmy. We wtorek 20 lutego odbędzie się wielki protest rolników. Tego dnia traktory zablokują nie tylko główne drogi w Polsce, ale także 4 główne przejścia graniczne z Ukrainą oraz dojazdy do przeładunkowych stacji kolejowych i portów morskich.